No witam serdecznie. Dawno nie było vlogów na kanale, dlatego oficjalnie ogłaszam wszem i wobec, że wracamy do formatu vlogów oczywiście na kanale. Pierwsze już małe kroki poczyniłem, ponieważ tutaj, tam jest film. Wreszcie taki, wiecie, intro sobie zrobiłem kanałowe, żeby osoby, które przychodzą nowe na kanał, żeby wiedziały, że siema, to ja, Liaj, i robię filmy w internecie, hej, zasubskrybuj i tak dalej. Właśnie a propos, to możesz zasubskrybować. Zapraszam serdecznie, tam na dole, tak wiesz, czerwony guziczek sobie klikniesz i ja ci z całego oczywiście serduszka dziękuję. A co dzisiaj będziemy robić? No przede wszystkim muszę się powoli wkręcić z powrotem właśnie w takie vlogowanie, więc pokażę wam po prostu, co dzisiaj będę robił. Pokażę wam tutaj, co sobie robię na komputerze, pokażę wam, nie wiem, jak pójdziemy sobie gdzieś tam z Kiarą na spacerek, pokażę wam, jak live'uję, cokolwiek, po prostu jakieś małe przebitki z dzisiejszego dnia, zobaczymy, co tam będzie. Czekajcie, może sobie jakoś tak, ole, oświecony teraz jestem, ej, nawet super, no spoko, no, nie najgorzej. Także pokażę wam po prostu takie małe przebitki, co dzisiaj będę robił. Przede wszystkim najważniejsza i najtrudniejsza rzecz, która teraz tutaj muszę się borykać, czyli bardzo ciężki aparat. Naprawdę, teraz mam nowy aparacik, kiedyś do tej pory miałem taki mały aparacik, do tej pory używałem sobie, czyli G7X, bardzo popularny, ale oczywiście niestety tutaj no się zepsuło się po prostu. Jeżeli macie jakiś sposób, tipa, jak to ogarnąć, bo próbowałem to i przedmuchać jakimś tam sprężonym powietrzem i różne inne takie rzeczy zrobić, ale nie idzie tego tak naprawdę jakoś rozkręcić, dlatego po prostu na razie sobie to odpuściłem. No i tyle, i po prostu tyle. Wszędzie światło, patrzcie, tu się światło świeci, tam się światło świeci. Ile ten jaj za prąd płaci, to ja nie wiem. Ale nie, to spoko, to wszystko energooszczędne. Także to, także cóż, ja sobie siądę. Nie wiem, co konkretnie wam pokażę. Postaram się po prostu coś sklecić, żebyście mieli chociaż te parę minut vloga obejrzanego, ciekawego i tyle w sumie. No i musicie mi pomóc łapkami w górę, żebym po prostu miał więcej motywacji do właśnie nagrywania głównie vlogów. A moja półeczka wyczyściłem ostatnio, tak jest fajna, czyściutka, nie ma aż takiego dużego kurzu i tak dalej, bo tutaj naprawdę wszystko się kurzy. Nie polecam pianek akustycznych, wszystko się tak niesamowicie pyli, tak niesamowicie kurzy, jeszcze wiecie, komputery, sprzęty i wszystko, także naprawdę jest strasznie, nie? Bobrze, co powiesz? Powiem tyle, że jest tu strasznie dużo kuzu. Nie polecam tego użytkownika HTW. No i chyba możesz zostawić. A tu mój stary komputerek stoi. Tak zakurzony, nie mam co z nim zrobić, nie mam, ja muszę na jakiś, nie wiem, skup złomu czy jakiegoś innego, bo tutaj tak naprawdę tylko został zasilacz i jakieś tam kabelki i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma tutaj już nic, co mógłbym faktycznie trzymać w domu, ponieważ mam swoją nową bestyjkę, którą zresztą, no tu macie, o tu jest moja nowa bestyjka. Tam będzie widać, będzie coś widać, świeci się. Także tam jest wszystko nowiusieńkie, no prawie, tylko karta w sumie i zasilacz i chłodzenie. Tak? Chyba tak. Kobieto moja kochana, co robisz? Obieram czosnek na wampiry. O nie, ale co to? Uuu, jakie fajne mięcho. To będą burgery dzisiaj. Będą burgery z ryżem basmati i z sałatką, także żebyś miał dietetycznie wszystko, wiesz. Kochana kobieta, cześć Kiara! Co tam morda? Co tam powiesz, patrz! Pan vloguje. Wiecie, jak ona strasznie sierść gubi? Ona jest czarnym psem, nie? A tu są białe płytki. Teraz tego może akurat na szczęście nie widać, bo co chwilę tutaj jest odkurzane. Ale po prostu ta mała mordka tak bardzo dużo traci sierści, że to się w pale po prostu nie mieści. Idziemy potem na jakiś spacerek, kuźwa, i też cię nagram. Tam będziesz biegać sobie, rozumiesz? Siad. Pięknie, łapa. Pięknie. A głos? No super, no widzisz, ale ty jesteś mądra dziewczynka, widzicie? Widzicie, jaka to jest mądra dziewczynka? Taki wyszkolony psiak. Dobrze, kotuś, ja vloga nagrywam. Dobra, 14:25, trzeba zaplanować live'ika na godzinę 15 na kanale Minecraftowym, bo już obiecałem ludziom, że dzisiaj właśnie live'ika zrobię, dlatego teraz właśnie wszystko sobie ustawiam, żeby było. Zaraz będzie jeszcze jedzonko, będą burgerki, dlatego nie mogę się doczekać, bo naprawdę jestem już głodny niesamowicie, ale dobra, myślę, że wytrzymam, nie? Tak doszedłem do wniosku, że trzeba ogarnąć się do tego aparatu takie
taki trójnóżek, wiecie, taki trójnóg z takimi kulkami i on go się teraz wtedy doczepia normalnie do aparatu i mógłbym sobie za taką rączkę na przykład trzymać, bo tak trzymanie typowo aparatu, mówię wam, no on waży, nie wiem, pół kilo do kilograma, nie wiem dokładnie ile, pewnie coś pół kilo czy coś, ale jak się trzyma cały czas, wiecie, tak napiętą rękę przed sobą i tak dalej, no to trochę drętwieje i jest z tym problem, dlatego będę musiał coś takiego jak najszybciej oczywiście ogarnąć. Tutaj wykorzystam sytuację i pokażę wam sklepik oczywiście LJTT.com, do którego was oczywiście serdecznie odsyłam. Tało bluz tak gdzieś z połowę, pewnie koszulek jeszcze mniej. Tutaj jeszcze macie taką błodną saszetkę, bleblebleble. Chamskie reklamy, rozumiecie o co chodzi. Lek dobry, to czego nie reklamować? Czemu? Czego? Wszystko gotowe do lewika, jakbyście się zastanawiali, jak ja sobie to wszystko tutaj ogarniam, no to tak. Na tym środkowym ekranie mam oczywiście grę. Tutaj na moim lewym ekranie mam OBS-a oraz tutaj podgląd jakiś tam, wiecie, no czy live'ik w ogóle chodzi, tak? A tutaj mam oczywiście czat, tu już się ludzie powoli oczywiście zbierają i tutaj jakieś tam informacje zawsze, żeby widział ile na przykład ludzi jest na live'ie i tak dalej, także do live'a mam jeszcze 20 parę minut, a moja kobieta przyniosła mi jedzenie. Mięcho, sałateczka, tutaj kasza, normalnie, nie obraźcie się, ale zobaczymy się później. Dobra, ja już zjadłem, wszystko gotowe, bober na swoim miejscu, w razie czego pora odpalić lampy, myk! I jeszcze druga lampa, myk! I zasłaniamy tutaj sobie wszystko, żeby ładnie było tylko światło z lampy, pięknie, elegancko, już jest taki fajny półmrok. Teraz sobie jeszcze zamykamy drzwi, nie ma mnie, paszul won. Dobra, i zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Momencik. Tutaj jestem, patrzcie, ha, siema, czekaj, nie, tutaj, o tak, o, ha. Dzień dobry, incepcja prawie, że. Dobra, także moment kulminacyjny, czyli uruchomienie streama, już wam tutaj pokazuję, czekajcie, bo bardzo ciężko mi się trzyma ten aparat, no masakra po prostu, nie? Coś naklikałem, okej, dobra, nieważne, tutaj sobie klikamy elegancko, muzyczka sobie chyba leci, tak, leci sobie i klikamy sobie rozpocznij transmission, rozumiesz, normalnie, tak o, i tutaj się wszystko ładnie rozpoczyna, o, i już jesteśmy live, tutaj zaraz powinno wyskoczyć, zresztą stan transmisji, proszę bardzo, jest dobry i tutaj ludzie zaraz będą się witać, zaraz będzie jeden wielki spam, dlatego ja zaraz będę musiał sobie oczywiście włączyć chat slow na 60 sekund, bo czemu by nie? I zaczyna się, i poszli, nawet że slow poleciał, to nic nie daje, i spamią normalnie. Także ja już się zabieram za live'a, z wami się zobaczę później troszeczkę, no, do następnego, znaczy do później, tak, hej. Okej, już po lewiku, teraz zbieramy się i lecimy na spacerek z tym małym potworkiem, ona tam już czeka, tam czekaj, o tam widzicie, o, tam czeka, główkę widać, także już się nie może doczekać, także let's go, bez przedłużania. Idź tam, panie, szybko. Szogun sobie lata, nie patrzy na to nawet gdzie idzie, po prostu żeby być na dworze. Kobieta moja nie chce być nagrywana i nie mogę jej nagrywać, rozumiesz, no i... Jestem tu inkoguto, także... Ja inkoguto ją nagrywam, ona nawet nie wie, że ja nagrywam. Dokładnie, wcale nie widać tego wielkiego aparatu w mojej ręce. Mikrofon. Objaw 20 centymetrów. Pacham, tak. Idziemy dalej. Nawet, że nie ma ludzi, to i tak mi dziwnie się gada na dworze do kamery. Odwykłem od tego. Co tam znalazłeś? Kiera. Co tam jest? Co ty żeś tam znalazła? Co tu jest? Co ona tam znalazła? Może. Nie ma lepszego miejsca na spacer z pieskiem niż las. Wtedy Kiara może się wyszaleć. Dokładnie, lata sobie gdzie chce. Człowiek nie ma stresa, że za chwilę jakiegoś człowieka spotka czy coś. I idziemy sobie, szukamy jakichś fajnych terenów. Mam nadzieję, że się nie wypierdzielę z aparatem, bo trochę by szkoda było, ale jeszcze się uczę jak go trzymać, więc sorry za wszystkie, wiecie, takie trzęsawki, przekładania z ręki na ręki i tak dalej, bo mimo wszystko człowiek troszeczkę nie umie
Fokus na mnie jest? Typa, fokus na mnie jest. Focus on me! Focus on me! Hello! Jeszcze rozgryzam ten aparat dopiero tak na dobrą sprawę, bo stosunkowo jest on niedługo w moim posiadaniu, dlatego nie jest jeszcze to takie hopsiupe, że włączam, nagrywam i wszystko ogarniam, co gdzie się klika. Kurde, czasami coś kliknę, ustawię i nawet nie wiem, jak to wyłączyć. To jest najlepsze zawsze. Ale ręka drętwieje masakrę, trzeba ogarnąć tego tripoda jak najszybciej. Ogarniamy. I taką torbę jeszcze trzeba na aparat, bo na razie, kurde, to torbę ja na aparat nie mam. I tak go po prostu noszę sobie, ludzie się patrzą, co ten debil, gdzie on idzie z tym aparatem? To ja mam wytłumaczyć, siema, vloguję. Dzień dobry, vloga se nagrywam. O, fajne tereny tutaj są w ogóle. Kierunia! Gdzie ona tam? Tam łazi. A tam takie fajne tereny są w ogóle, ała, fuck. Tam w ogóle jakieś jeziorka czy coś. Nie wiem, gdzie my żeśmy poleźli. Gdzie my żeśmy zapłącili w ogóle. Siemanko, witam w moim lesie. This is the vlog. And leave a like, subscribe button. O, leci, szoku. Dobra, zaraz parę przybitek pewnie będzie, jak się z nią będę ganiał, albo coś takiego. Straszny wiatr jest. Ja nie wiem, czy ten mikrofon nie będzie za bardzo łapał tego wiatru, więc jak jakiś wiatr jest, szum czy coś, to przepraszam najmocniej. Ale niestety tak to jest. Łapię tego fokusa? Łapię chyba, nie? Łapiesz fokus, czy nie łapiesz fokus? No łapię. Akurat jak chciałeś nagrać? Tym razem nie, czekaj, a może pójdzie? Pójdziesz? Czy nie pójdziesz po patyka? Co? O, pięknie! Nieustraszona Kiara, niczego się nie boi. Łomarze, nie chleb! Bo aparat zalejesz, co będzie. Jakie tempo! Jak widzicie, Kiara cała happy, że może sobie polatać, pomoczyć się, uwielbia. Zresztą wodę to jest normalnie, czekaj, jak to się wydra nazywa? Wydry tak kochają wodę. To jest taka mała czarna wydra, to tak można nazwać. Jej dać tylko właśnie trawę, wodę, jej nic więcej do życia nie potrzeba tak naprawdę. To jest wszystko. Ciekawe, bo pogoda naprawdę nas straszy. Nie daj Boże, zaraz jakiś deszcz pierdutnie i będzie niewesoło. Co mogę powiedzieć, polecam, żebyście wbijali na nasze Instagramy, ponieważ zarówno ja, jak i ta pani z tyłu też wrzucamy właśnie różne fajne zdjęcia, także gdzieś tutaj pewnie macie Instagramy wymienione. Zapraszam serdecznie. Tam możecie zobaczyć wiele fajnych zdjęć. Nie wiem, po co mam okulary, skoro nie ma słońca. Kiara mi chyba aparat ubrudziła. Ojeju, to nie fajnie, to będę musiał go potem wyczyścić. Tak więc jak widzicie jakieś pierdoły na obiektywie, to jest normalne, bo Kiara po prostu go tak troszeczkę ubrudziła. Zdarza się, no. Ona nie wie, co ona robi, ona po prostu leci. Wracałem powoli do domu, a tak teraz sobie doszedłem do wniosku, że pora zmienić troszeczkę tło kanałowe, bo naprawdę jest nudne i już jest od ponad, ja wiem, pół roku, czy ilu tam, jak zostało wbite właśnie 500 000 subskrypcji, ale nie można na tym poprzestawać, tak? Tylko ciśniemy teraz dalej do 600-700, kurde, i kiedyś do 1 000 000, bo czemu by nie? Dlatego też pewnie później będą jakieś przebitki, jak tam sobie coś działam, pewnie jakieś zdjęcia będzie trzeba też porobić, bo chciałbym, żeby na tle była gdzieś tam moja postać, tak? Żeby to też jakoś całkiem ciekawie wyglądało. Wyszło na to, że pojechaliśmy na małe zakupy i musiałem kupić taką torbę, żeby móc w ogóle transportować aparat, ponieważ do nieba jak go w ogóle przewozić, żeby go nie uszkodzić, a troszkę byłoby szkoda, gdyby został uszkodzony, więc mam nadzieję, że taka torba sprawdzi się w 100%. Tam się ktoś tłucze, Street Fighter na korytarzu, nieważne. W końcu wyszło na to, że jest prawie godzina 20 i kurde, będę robił zaraz live'a na kanale głównym z horroru. W końcu wyszło, że dzisiaj więcej raczej nic tak super kreatywnego nie zrobię tak jak chciałem, bo chciałem jeszcze troszkę pobawić się tłem kanałowym, ale w końcu po prostu nie wyjdzie. Tak więc gdybyśmy się już później nie zobaczyli, dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że oczywiście podobało wam się pod którymś tam kątem. Mam nadzieję, że cieszycie się przede wszystkim, że takie formaty oczywiście powracają na kanał, a ja zabieram się dalej do roboty tak na dobrą sprawę, bo to, że godzina 20 to jedno, ale jestem youtuberem i dla mnie nie ma czegoś takiego, że już jest wieczór i powinienem odpocząć, tylko będę robił coś dalej, czyli właśnie będzie teraz stream, pewnie później jeszcze znając, że cię będę montował tego vloga gdzieś po nocy. Ciągła praca, nie ma przerw tak na dobrą sprawę. Dobra, tak więc dzięki jeszcze raz, że oglądaliście. Picuś ode mnie dla was, trzymajcie się, następnego razu, hej hej!